Cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie o jedzeniu, o zaopatrywaniu się w jedzenie na szlaku i o tym, co można na tym szlaku zjeść. Zaopatrzenie na polskich szlakach to prosta sprawa. Na większości mamy sklepy jeden raz dziennie, a nawet częściej niż raz dziennie. Zdarzają się owszem szlaki, na których sklepy są oddalone o 2, ewentualnie 3 dni, czasem też wypada niedziela, ale tak czy owak nie trzeba tego jedzenia nosić dużo i sklepy zdarzają się często. Zaopatrzenie to zresztą jedna z przyjemniejszych rzeczy na szlaku. Wiadoma rzecz, że z czasem, jeżeli potrzebujemy więcej energii, zaczynamy o tym jedzeniu myśleć i planujemy, jakie to frykasy sobie zafundujemy. To jest właśnie bardzo fajna sprawa na szlaku. Również to, że można chodzić do restauracji rozmaitych knajpek po drodze. Czemu nie? W schroniskach również jest sprzedawane jedzenie w górach i z tego można korzystać. I tak przyglądam się temu, co pojawia się w internecie i widziałam ostatnimi czasy, że wiele osób zabiera liofilizaty na polskie szlaki. Nie wiem, szczerze mówiąc, po co. One są bardzo drogie, a ich smak nie jest jakiś tam rewelacyjny. Owszem, sama ich używam zimą, wtedy kiedy szczególnie dbam o niską wagę, kiedy wybieram się gdzieś daleko do Skandynawii i długo nie będę w sklepie i wtedy, owszem, chcę mieć jak najlżej. Wybieram takie, które są w miarę smaczne i one są ok, ale zupełnie nie ma potrzeby czegoś takiego jadać na szlaku, kiedy codziennie możemy się w normalne, świeże jedzenie zaopatrzyć. Nie są też potrzebne depozyty. To jest moda, która przyszła ze Stanów, a w Stanach uprawiają ją początkujący wędrowcy, którzy myślą, że jeżeli powysyłają sobie paczki z jedzeniem do miejscowości, to będą lepiej przygotowani do przejścia szlaku. Tymczasem w każdej z tych miejscowości jest jakiś sklep, w którym można kupić jedzenie, także nie wysyłałam sobie jedzenia na szlakach amerykańskich i nie robię tego także w Polsce. Chyba że macie jakieś alergie pokarmowe, jakieś specjalnej diety, to wtedy rzeczywiście nie w każdym sklepie można takie specyficzne produkty kupić. W pozostałych przypadkach wystarczy nam najnormalniejsze jedzenie, które dostaniemy w sklepie i wcale nie musimy się ograniczać do jakiegoś zestawu, który jest obowiązujący. Możemy tak naprawdę jeść wszystko, co nie jest jakoś totalnie mokre albo nie jest pakowane do słoika. I chciałabym właśnie pokazać Wam dzisiaj taki ogólny zestaw rzeczy, które sama zabieram na szlaki. Znajduje się on wokół mnie i to są takie rzeczy, które akurat mam, bo przygotowuję się do wędrówki i takie, które akurat mam w domu, bo to są mniej więcej takie same rzeczy, jakie jada się w domu. Bardzo dużo się mówi o diecie, o żywieniu. To jest taki popularny temat i mam wrażenie czasem, że te polskie szlaki długodystansowe wymagają przygotowania żywieniowego jak jakaś wyprawa na Księżyc, która będzie trwała cały rok. Nie, naprawdę nie przejmujcie się z tym, nie stresujcie się za bardzo, zdewitaminizujecie się tak szybko, przecież większość tych szlaków zajmie 3, 4, 5, 7, 14 dni i to te najdłuższe pewnie 21 do 28. W każdym razie to nie jest jakoś bardzo długo. Pewnie nie dopadnie Was też tak zwany hiker hunger, czyli głód wędrowca, który się czasem pojawia u tych, którzy nie dojadają, a spalają bardzo dużo kalorii, ale on się pojawia najwcześniej po miesiącu. Każdy ma jakieś ulubione potrawy i Wy na pewno też macie. Możecie się nimi podzielić w komentarzach. Wszystko, co gotuję, to są proste potrawy przygotowywane za pomocą wrzucenia do wrzątku albo zagotowania razem z zimną wodą. Nie ma tu żadnego smażenia, gotowania. Owszem, to jest fajna rzecz, można sobie gotować na ognisku i bushcrafterzy to robią i też mi się to podoba, ale sama zajmuję się długimi dystansami, a tam wygląda to trochę inaczej. Wszystko ma być jak najprostsze, zajmować jak najmniej czasu, a być przy tym pożywne i smaczne. Jadam dziennie 4 posiłki. Czasami na tych krótszych szlakach jeszcze nie zdążę być tak głodna, żeby te 4 posiłki wyrobić, wtedy jadam tylko 3. Ale tak ogólnie rzecz biorąc wychodzą 4. To jest śniadanie, drugie śniadanie, taki późny lunch i obiadokolacja, którą jadam wieczorem w namiocie. Potrawy
lżejsze, bardziej węglowodanowe, to jemy raczej rano i w ciągu dnia, a najwięcej tłuszczu i białka jemy wieczorem, ponieważ strawienie tego wymaga zużycia większej energii, więc nie ma sensu męczyć organizmu tym w dzień. Robi się to wieczorem, tak żeby organizm zajął się tylko już trawieniem. I ważne jest też to, że to kaloryczne, fajne jedzenie wieczorem spożyte będzie nas w nocy ogrzewało. Podobnie jak gorąca herbatka. Śniadania są dosyć też kontrowersyjne. Bardzo wiele osób jada owsiankę i się przy niej upiera. I dlatego poglądowo mam tutaj płatki owsiane, ale nie jest to coś, co sama lubię i jadam. Jadłam ich trochę za dużo w życiu i teraz już podchodzę z pewnym dystansem do nich. Niemniej jednak jest to fajna opcja. Znacznie smaczniejsze dla mnie są płatki ryżowe. Niestety nie da się ich tak w niewielkich porcjach kupić normalnie w sklepach i to jest jedna z tych rzeczy, które też zabieram z domu na parę dni naprzód i to są płatki, które są jakoś tam obrobione termicznie, to się zalewa tylko gorącą wodą i one się robią mięciutkie. Można do tego dać orzechy, suszone owoce i co nam tam pasuje. Z rzeczy, których nie trzeba gotować. Co prawda płatki owsiane też można po prostu zalać zimną wodą na noc i one nasiąkną, ale smaczniejsze są takie zagotowane. Natomiast zwykłe płatki śniadaniowe też się nadają na wycieczkę i możemy je zalać wodą z mlekiem w proszku, podobnie jak owsiankę. I tutaj właśnie mleko w proszku, dostępne w większości polskich sklepów, mleko pełne. Pamiętajcie o tym, żeby używać pełnotłustego, pełnowartościowego mleka, a nie takiej białej wody. Przepakowujemy to do woreczka strunowego i można z tym iść na szlaku. Kłopot z zaopatrzeniem w sklepach na trasie jest taki, że z reguły dostajemy duże paczki tych wszystkich produktów, tak jest na przykład z mlekiem, więc jeżeli jadę na krótszą wędrówkę, to wolę sobie przesypać połowę paczki w domu i zabrać tylko tą połówkę, aniżeli całą taką wielką paczkę. Najczęściej używam mleka do kakao albo do kawy porannej, także też mam do tego mleko i w takiej samej torebce mam takie kakao instant, które jest od razu już z cukrem, albo mam kawę i jeszcze do tego cukier i potem zjadam kanapkę, najnormalniejszą kanapkę w świecie, kanapkę złożoną przeważnie z bułki, bo bułki można kupić pojedynczo, więc wystarczy kupić sobie powiedzmy dwie bułki, jedna na śniadanie, druga na lunch, albo ile tam chcecie tych bułek. Można też kupić chleb. Jak wiecie, nie noszę noża, ale nie jest dużego, ale nie jest to problem, bo w każdym sklepie można poprosić albo o chleb, który od razu jest krojony, albo sprzedawcę poprosić o pokrojenie. Oni się zawsze zgadzają. Podobnie jest na przykład z wędlinami i serami. Możecie je spokojnie nosić na szlaku. Wędlina w upały, no to wiadomo, na ten bieżący dzień tylko, a ser może wytrzymać dłużej. Też można poprosić o pokrojenie w plasterki ser, albo też mamy do dyspozycji różne pasztety, mamy do dyspozycji serki topione, wszystkie inne rodzaje serków, one się doskonale nadają do tego, żeby włożyć je do plecaka. Później nadchodzi pora drugiego śniadania i na to drugie śniadanie zazwyczaj lecą u mnie przekąski. Na szlakach amerykańskich zawsze jadłam chipsy, potrzebowałam dużo soli i dużo kalorii. Na szlakach polskich nie potrzebuję tylu kalorii, więc już darowuję sobie te chipsy. Często jadam chałwę i to zwłaszcza zimą i w takie chłodne pory, kiedy ona nie zamarza i nadal jest taka fajna, tłuściutka, słodka, pełna energii. Chałwa jest doskonała, ale najlepsza jest taka prawdziwa sezamowa z takiego syropu. Nie zawsze da się ją kupić, w sklepach mają taką najczęściej zwykłą, ale też może być. Fajne są sezamki, które są słodkie i chrupiące. Oczywiście orzechy. Mam w domu orzech włoski, więc z reguły na wędrówki zabieram trochę swoich orzechów włoskich.
znowu w torebce strunowej. Można też mieć na przykład migdały, orzeszki ziemne, można robić z tego mieszanki, tak zwane trail mixy razem z suszonymi owocami, ale tego osobiście nie znoszę, lubię jadać je osobno. I oczywiście suszone owoce też jadam. Mamy tutaj krążki jabłek, mamy suszone mango, mamy suszone morele, suszone figi są bezkonkurencyjne i tak dalej, i tak dalej. Na ten późniejszy lunch jadam właściwie podobne rzeczy jak na śniadanie, czyli przeważnie są to kanapki, czasem jakieś drożdżówki, pączki, znów lecą różne serki i bułki. Wiele osób nosi tortille, to znowu jest moda z Ameryki, akurat przypadkowo jestem w posiadaniu tortilli, aczkolwiek ich nie cierpię. Ich zaletą jest to, że są płaskie, można je fajnie wpasować w plecy plecaka, ale ich smak pozostawia wiele do życzenia, lepsza jest polska bułeczka. Jedyne naprawdę smaczne tortille jadłam w Nowej Zelandii, a od tego czasu nigdy. Zawsze też wskazana jest czekolada, to i do drugiego śniadania, i do tego trzeciego, i do kolacji w ogóle zawsze. Nie musi to być gorzka czekolada, może to być jakakolwiek czekolada. Nawet jeżeli się roztopi, to przecież smakuje tak samo po roztopieniu, można ją zjeść łyżką. No i potem nadchodzi pora kolacji. Przeważnie człowiek jest wtedy już troszkę odwodniony i dlatego miło jest się napić herbaty. Noszę ze sobą wielkie ilości herbaty, właśnie pakuję się na dwutygodniową wędrówkę i mam taką ogromną torbę herbat. To zależy oczywiście od długości wycieczki, można sobie zapakować z domu dowolną ilość torebek. I potem kolacja. Na kolację przeważnie jadam jakiś rodzaj zupy albo jakiś taki rodzaj gulaszu. Można go zrobić bardziej w wersji suchej, bardziej w wersji mokrej, jak kto woli. A podstawą smakową są u mnie zawsze zupki w proszku. Nie mają one żadnych właściwości zdrowotnych, nie są kaloryczne, po prostu nadają smaku całej potrawie. Bardzo fajnie nawadnia barszcz. Bardzo fajna jest zupa pomidorowa. Świetne jest też żurek, zupy grzybowe. Najróżniejsze są smaki. To wszystko jest taką bazą i do tego trzeba oczywiście włożyć jakieś porządne węglowodany, które będą stanowiły sedno tej potrawy. I tak przeważnie jest to makaron. I tutaj taki trik mam, który praktykuję zawsze, to znaczy kupuję jakiś najnormalniejszy drobny makaron. Najczęściej są to takie makarony w kształcie ryżu, takie łezki, ale dają radę też takie rosołowe nitki, byleby ten makaron był jak najcieńszy. I zalewam go zimną wodą i doprowadzam wszystko do wrzenia, mieszając tak, żeby mi się ten makaron nie przychwycił w garnku. To wszystko się odstawia na jakieś 5-10 minut, najlepiej zawinąwszy w jakąś bluzę, koszulkę, jakieś ubranie, żeby było dobrze zaizolowane. No i po 10 minutach to jest ładnie naciągnięte. No i można do tego włożyć w tym momencie jakąś wkładkę białkową. Można też właściwie zagotować, na przykład mając kiełbasę, to można zagotować razem z tym wszystkim i to naciągnie. No i właśnie kiełbasa jest świetnym takim rodzajem produktu, który się nadaje do tych gulaszy, zup i tak dalej, na przykład do żurku, no jest wymarzona. Akurat nie miałam pod ręką niczego specjalnego, ale mam tu taką paróweczkę. No i można do tego też jeść chleb, nie trzeba robić makaronu. Aha, mam też ryż. Mam ryż, który znowu jest takim produktem, którego nie kupuję na trasie, tylko zabieram sobie trochę ze sobą. Ryż instant, który wrzuca się do wrzątku i też po chwili naciąga jako taki trochę gumowaty ryż, ale smakuje jak ryż. Są też pire ziemniaczane, ale nie mogę tego jeść, mój żołądek już nie wytrzymuje, bo zbyt długo się tym żywiłam. Jest oczywiście kuskus, to też możemy wrzucić do naszej zupy.
Ale wracając do wkładki białkowej, no to oczywiście konserwy rybne, nieśmiertelna polska potrawa biwakowa, przeważnie konserwy rybne. Niestety w Polsce nie ma takich paczuszek, jakie są w innych krajach. To jest lżejsze wtedy, tylko mamy takie lekkie opakowanie. U nas są tylko puszki metalowe, ale znowu mamy tylko jeden dzień do sklepu, więc możemy taką puszkę nieść, nie będzie to wielki problem. Mamy na przykład tuńczyka w oleju, to jest fajna, kaloryczna potrawa. Mamy też sardynki w pomidorach, jeżeli nie chcemy aż tak ładować w siebie kalorii, tudzież mamy ochotę na pomidory. No i jaja na twardo. Uwielbiam jaja na twardo, ponieważ znoszą je moje kury, więc to są najlepsze jajka świata i mając je w domu, oczywiście zabieram je też w wersji na twardo na wędrówki. Nawet zaopatrzyłam się w taką walizkę plastikową, która sprawia, że one mi się nie tłuką po drodze. Oczywiście na te naprawdę długie dystanse, kilkumiesięczne, nie zabieram plastikowych walizek na jajka, ale na takie 3-4 dniówki polskie zabieram, bo dlaczego nie? Można też, będąc w jakimś schronisku czy agroturystyce, sobie takie jajeczka ugotować na twardo i jest to świetne, pełnowartościowe białko. W takim jedzeniu jest zdecydowanie wystarczająca ilość białka. Nie trzeba się też tym za bardzo przejmować. Naprawdę jest go dość. To jest normalne, zrównoważone jedzenie. Jakieś tam mieszanki białkowe, no to jeżeli jakoś specjalnie dbacie o masę, to pewnie tak. Ale na długich dystansach wiele osób po prostu traci masę. Jest to nieuniknione, zwłaszcza ci tacy mocno zbudowani potem tracą tą masę i tak to po prostu jest. Ale znowu na polskich szlakach nie trzeba się tym specjalnie martwić. No i do tego jeszcze są dodatki. Ważne są pewnie przyprawy. Akurat ja dużo przypraw nie używam, używam tylko soli, którą czasem przyprawiam te rozwodnione zupy, albo jeżeli robię obiad bez zupy, to na przykład solę kuskus i do niego daję te rybki w puszce. No to wtedy używam soli kamiennej kłodawskiej, która jest solą szarą, czyli zawiera oprócz chlorku sodu jeszcze różne inne minerały, które po tym odwodnieniu na szlaku bardzo pomagają to wszystko odzyskać. Będąc na dłuższych szlakach, używam też dodatkowego tłuszczu, to znaczy używam najczęściej masła, nie przepadam za oliwą z oliwek, którą owszem można kupić w małych butelkach, przelać ją do takich całkiem malutkich i sobie dolewać do potraw. Ja wolę masło, jest lepsze w smaku. To prawda, że się rozpuszcza w czasie upałów, ale jakoś nie przejmuję się z tym specjalnie. Przechowuję je w słoiku plastikowym. Ważne jest też, żeby mieć dobry, szczelny słoik plastikowy. Nie jest o niego tak łatwo. Jeżeli już znajdziecie takie, to kupcie sobie na zapas. No i właśnie takie masło można dodać do kolacji, można też dodać do śniadania, do płatków ryżowych. Smakuje to naprawdę doskonale. Fajną sprawą są też oliwki. To znowu jest coś, czego pewnie nie w każdym sklepie jesteśmy w stanie dostać. Te akurat w ogóle nie są z Polski, ale w Polsce też można je kupić. No i to znowu jest taka rzecz, którą kupujemy przed wycieczką. A na wycieczce, no jak już się skończą, to trudno. No i deser. Deser oczywiście jest najprzyjemniejszy. Nie wiem, co wy lubicie. Wolicie budyń, czy wolicie kisiel? Napiszcie w komentarzach. Ja wolę kisiel. Zwłaszcza z takich instant, bo te rozrabiane w kubeczku i wlewane do gorącego, no to już jest pewien problem w przygotowaniu w namiocie. A więc mam kisiel instant. Odrobina wody zagotowana w garnku, to się wrzuca, miesza, po chwili jest do zjedzenia, no i oczywiście więcej czekolady. Tak właśnie wygląda moja dieta szlakowa. Zależy, ile chcę mieć tych kalorii, to ją odpowiednio dostosowuję. Tak jak mówiłam, w Polsce się tym niespecjalnie stresuję. Uważam zaopatrywanie się na szlaku w coś fajnego.
i bardzo też lubię jadać coś na miejscu w sklepie. Często kupuję kefir, bo jest taki bardzo orzeźwiający, jakąś maślankę, soki owocowe, świetne są takie 3-litrowe worki z sokiem w takim prasowanym, wyciskanym z jabłek czy z jabłek z gruszkami. To jest wspaniała, orzeźwiająca rzecz na szlaku i też ma trochę kalorii. Lubię różne świeże rzeczy, jak na przykład makrele wędzone, o których już wspominałam, można je obrać z ości tuż przed sklepem i wchłonąć, bo przechowywanie makreli w plecaku to już jest trochę problematyczne. No i naprawdę możecie jeść wszystko, co przyjdzie Wam do głowy, byle to nie było coś, co się bardzo psuje albo rozlewa w plecaku. Także życzę Wam smacznego na szlakach polskich i wszystkich innych. Bawcie się dobrze i korzystajcie z tych wszystkich przyjemności, które są dostępne. Pozdrowienia, do zobaczenia na następnym filmie.